Tmktm, witam was w kolejnym odcinku z Dark Orbit. tak? Ostatnio mi pisaliście, że byście chcieli, żebym coś wrzucił, także nadszedł ten moment, że coś znowu wrzucimy z Dark Orbit. i coś to będzie, no, kto by się spodziewał, no, oczywiście z przepustką, prawda, związane, licencją bojową, pierw po prostu muszę ją kupić, także w tej przepustce, w tych misjach, w tym evencie, no, ridium zbytnio zarobić się nie dało, dlaczego? No dlatego, że po prostu powiązana była po prostu z zabijaniem graczy, żadnego nowego, żadnych wrót, yy, prawda, żadnego jakiegoś eventu specjalnego, yy, bo to jest taki, jest event, ale tak naprawdę ten event to są po prostu misje, yy, które możecie zrobić w te kilkanaście dni, prawda, więc to nie był żaden taki event stricte, że coś dodali do gry, jakąś zabawę, yy, po prostu, że jakieś wrota były właśnie, tak jak ostatnie dwa razy, prawda, czy czy jakieś ścigania lindów. Nie, to jest typowe PvP, prawda? I to jeszcze macie napisane, że to tak naprawdę zabawa się dzieje na tych mapach bitewnych i nigdzie więcej. Jedyne co tutaj trzeba było tak naprawdę robić, to zadać obrażenia graczom, posiedzieć na tych mapach, użyć empa, ileś razy użyć maskowania, ileś razy zabić ileś tych graczy, prawda? No i tyle. Tyle tak naprawdę tutaj było. I jeszcze pozwolić się uszkodzić, także Typowe bicie się na mapach PVP, prawda? Typowo PVP. Także tutaj nic specjalnego w tym evencie nie było, po prostu nagrody zostały do tego podczepione. No i teraz sobie kupimy tą przepustkę. Tak naprawdę, tą, na tą przepustkę na początku tego eventu prawie ury nie miałem, wszystko wydałem prawie do zera. I zrobiłem sobie w czasie tego eventu robiąc po prostu dzienne misje. Nic więcej, nic więcej przez ten event nie robiłem, tylko dzienne misje. I z tych dziennych misji uzbierałem te 190 tysięcy Które jest mi potrzebne, żeby sobie po prostu tą przepustkę kupić Prawda, ona jest tam 200 kosztuje, ale Jak się ma premkę to jest 190, bo to jest minus 5% No dobra, kupiliśmy to No i teraz oczywiście mogę odebrać wszystkie te nagrody, które tutaj Nam się skumulowały, także są to typu zmaszczając osłon, czy uszkodzeń yy, Amunicji, patrzcie 200 tysięcy białki dostałem Także Dużo w tym evencie się nie napracowałem, tak naprawdę zaraz Wam powiem dlaczego. Dużo w tym evencie się nie napracowałem. A patrzcie, 200 tysięcy białki, 20 tysięcy RSB. Już pominając te nagrody, które tam wcześniej dostałem, prawda? Też tam troszkę było tego RSB, bo tutaj e, właśnie ten event jest dobry pod RSB. Tutaj całkiem sporo tego jest, widzicie? E, całkiem sporo tego RSB i tak dalej. Tutaj jakiś dodatek e, zwiększa 5% szans na trafienie dla rakiet, dla serów ale 5% słabsze osłony na no, Sentinel no, takie. tutaj jest drugi, 20% HP, jeśli jest na wyposażeniu, ten moduł ulepszający y, pasuje do Disruptor, no i jeszcze jeden taki ciekawy jest tutaj dodatek, który jest oczywiście za 20 celów ukończonych, 10% więcej obrażeń i to jest y, dla y, Goliata tego champion, Goliata zwykłego, Goliata X, Bastion i Enforcer i Saturn. Czyli no właśnie, czyli bardzo ciekawy moduł, prawda? Dla Saturna i Enforcera to to jest całkiem spoko. Na takim Enforcerze macie wtedy 15%, bo on ma 5% plus 10, prawda? 15. E, ale to wiecie, na Soleil na przykład też mam 15%, to gwarantuje jeden moduł, który daje nam 15% więcej plus yy, done dla NPT. Ale tutaj macie dla wszystkich, więc y, też w gracie będziecie 15% bić więcej. Fajnie, ale nie do końca, prawda? Bo też nie macie mocki, nie macie więcej osłon, także coś za coś, nie? E, także tutaj tak strasznie, by się znowu na to nie napalał. Chyba cyborg będzie lepszy dalej. E, na, na pewno. E, no dobra, no ale to już zostawmy. Więc te moduły są, można spojrzeć, ale jakoś tak można mieć, no może kiedyś się przydadzą bardziej, ale w tym momencie to tak jakoś ja tego nie widzę, żeby one miały jakieś super zastosowanie. Jak macie jakiś pomysł, to możecie oczywiście w komentarzach pisać, co nam zostało tutaj tak naprawdę z takich prostych misji, bo w sumie to wystarczy już ziempa, nie? Żeby to skończyć, ale chodziło mi o to, żeby Wam pokazać jak bardzo prosty jest ten event. Że wcale nie trzeba być jakimś super kozakiem, żeby zrobić sobie te 20 celi. Dlaczego? Popatrzcie. Niektóre misje, jest ich kilka, wystarczy siedzieć pół godziny, godziny, yy, Potem tam chyba jest gdzieś 2 godziny. 5 yy, godzin i 10 godzin. Te dwie godziny nie wiem czy jest, czy nie ma ich. Może przegapiłem. No, nie no nie widzę tego tutaj A, Pół godziny, no dobra cztery cele na pewno są Cztery na pewno cele są po prostu zasiedzenie na tych mapach Czyli możecie co zrobić, po prostu sobie na przykład skrzynki tam zbierać I tyle, i cztery cele macie z głowy Dalej e, uż, e, Użyć empa no Tam parę empów to chyba każdy ma i co jakiś czas używa Więc też na przykład ze skrzynek mogą wam wypaść Tych zielonych jak sobie czasem zbieracie e, To też mogą wam empy wypaść Także te EMPy tam można też skraftować w montowni yy, albo kupić za orydium. MP też tam parę celi możecie wykonać za MP. Widzicie, tu jest na przykład użyć 5, yy, Użyj 15, nie, tam jest 30 też. Yy, także za MP też bardzo prosto. Kolejne zaniewitki, Po prostu maskowanie, użyć ileś razy. Tutaj 20, 40, tam też pewnie było. Yy, użyć maskowanie 10 razy, także też proste, yy, pozwól zadać, czekajcie gdzie tu jest, pozwól uszkodzić swój statek, proste, yy, pozwól uszkodzić swój statek, dalej proste, prawda, także i tutaj trzeci, pozwól uszkodzić swój statek, no cele jak marzenie, <grych> prawda, no przecież nie da się w tą grę grać nie, nie pozwalając się uszkodzić, prawda, przez te kilkanaście dni na pewno coś tam otrzymaliście, jakieś obrażenia, yy, dalej, co tu jeszcze prostego jest? Zadać wrażenie graczom też jest banalne. Dlaczego? Wystarczy podkładać miny. Na evencie, na przykład, na piłce, można podkładać miny, ale, ale. Najlepiej po prostu umówić się z kumplami, i to żeśmy tak zrobili w naszym klanie. Po prostu ileś statków w miejscu jednym staje, i na zmianę bijecie sobie. Po prostu z tej miny, która zadaje obrażenia w osłony, 50% osłon zabiera, i od razu po otrzymaniu obrażeń przez tą minę się regenerujecie. Także wystarczy sobie zrobić konfę na czołga, najlepiej, oczywiście, na cytadelce polecieć sobie właśnie na jakąś mapę 4, 5, 4, 4, gdzieś tam się schować. No, jakoś bitewne najlepiej z tych bezalienów, gdzieś tam się schować z boku po prostu, i wszyscy stany na sobie, i po prostu miny kłaść. Po prostu miny i tymi minami, żeśmy to zrobili naprawdę w godzinę. Wszystkie te cele na obrażenia, prawda? Także wszyscy, wszyscy mieli to zrobione po prostu. Także to też jest banalne. Jedynym problemem, tak naprawdę, dla słabszych graczy może być ubijanie graczy. Ale tam jest jakaś misja na pięciu graczy, także taki cel też można wykonać. Są jakieś boty, które latają na tych mapach bitewnych, na tych mapach, oczywiście, 4-1, 4-2, 4-3, prawda? Także tam też możecie sobie takie boty po prostu poubijać, oczywiście latają tam gracze, którzy farmią sobie ten event, no ale możecie też w ten sposób sobie tam te 5 dacie radę, no i oczywiście jak ktoś jest troszkę silniejszy, to przy okazji może brać misje. Misje, które są właśnie na tamtych mapach, na 4,5, na 4,4 ciężej, ale na 4,1, 4-3 bardzo łatwo można sobie misje porobić. Nawet dzienna jest, która za 5 zabójstw daje 4000 uridium i 3, 3 kluczyki. Prawda? Więc takie rzeczy możecie sobie spokojnie robić. I jestem w stanie powiedzieć, że każdy z Was jest. Jest w stanie zrobić te 20 celi. No i właśnie, i po co zrobić te 20 celi, po co się tak upierać, skoro tutaj jest taki słaby modu, Znaczy no może być, ale nie za bardzo, prawda? No, dla tej urki, znaczy dla tego, tej białki. No urka pośrednio, bo to trochę kosztuje, prawda? Takie białka czy RSB. No ale chodzi o to, że tyle białki, tyle urki, tutaj amunicja. Ciekawa całkiem, zobaczcie, ten laser z początku zadaje obrażenia razy 1, ale z, z każdym trafieniem podnosi je o 1,25 aż do 6 razy. Także jak bijecie długo sobie jakieś alieny, na przykład we wrotach, albo kiedyś będzie coś ciekawego we wrotach, to ten laser będzie bił razy 6. Rozumiecie, razy 6. I jeśli przez 3 sekundy nim nie bijecie, to wraca dopiero do razy 1, prawda? Także fajnie sobie to skumulować i sobie gdzieś tam zostawić, fajnie to będzie kiedyś na wrota. Zobaczcie tutaj z tego eventu 13,5 tysiąca tego wypadowi. A jeszcze nie do końca to zrobiliśmy, bo jeszcze tutaj czeka na mnie 5000, jakbym jeszcze 23 maskowania. Właśnie te maskowanie też może wam ze skrzynki zielonej wypaść po prostu taki moduł maskowania 50 razy, czyli 40 tutaj mamy, czyli praktycznie wszystko zrobione. No dobra, ale już poza tym wszystkim, to do czego zmierzamy? Mega mina PET. Tak, mega mina PET. Musimy teraz odlecieć, gdzieś użyć po prostu jeden raz tego głupiego empa. I cyk. Ukończyliśmy te cele. Tutaj skoczyło, cyk. 21 celi zrobione. I mamy. I mamy. Otrzymałeś źródło TMG. kp 01 hmm. Dobra. Teraz przejdźmy do hangaru i zobaczmy, jak to działa. Tutaj powinien być opis w ogóle tego. Yy, Tutaj, w tej przepustce, o tutaj, zobaczcie. Po aktywacji sprzętu pet, yy, twój pet, tak, słyszę, po, położy minę yy, w jej obecnej lokalizacji. Mina ulegnie detonacji po dwóch sekundach i uszkodzi wszystkich graczy spoza twojej grupy, którzy znajdują się w obszarze dookoła miny, w trakcie pięciu impulsów. Ciekawe, bardzo ciekawe, i chcę sobie to użyć na pewno. Także idziemy sobie wrzucić na naszego PETA ten mechanizm. Ojej, dużo kosztuje. Co by sobie tutaj wyrzucić z naszego? No dobra, to sobie na razie wyrzucimy ten moduł naprawy i sobie wrzucimy tą minę. Dobra, tego najrzadziej używam, więc na razie może to będzie ciekawe akurat. Dobra, zobaczmy, jak to będzie w akcji działać. Najpierw sobie w ogóle puszczę to. I co? Aha! 4 minuty to ma! Ale ciekawe. W sensie. Ciekawe, ile zdaje obrażeń, tak naprawdę. To zaraz sobie zobaczymy. Ale 4 minuty czas schłodzenia. Dobrze, że. Ten pet nie zostaje, bo na początku zrozumiałem tak, że ten pet po prostu będzie zostawał w tym miejscu i wybuchał. A nie, on po prostu tego używa i leci za nami dalej, więc to nie jest takie złe. W tym czasie możemy sobie kamikaze użyć też, więc... Więc to jest taki dodatek do PvP tak naprawdę. Ciekawe w ogóle gdzie by to użyć, bo tam mino, no jednak ją widać, prawda? Więc nie wiem, może by na przykład podkładać ją gościom, którzy na kubikach są, bocą taką minkę. Bo nie. Wiecie jak bardzo mnie denerwuje ten mechanizm? 4 minuty muszę czekać. Raz się pomyliłem. Muszę 4 minuty czekać. Dobra, są jakieś boby. Boty. Tak jakbym centralnie pod dupą komuś podstawił. Pickmina. 75! Uuu. Dobre! Podoba mi się. Po 75 tysięcy to bije. Widzieliście to? Jeszcze ja dostałem zabójstwo. <laughs> Najlepiej. 75 tysięcy za 5 razy bije. Także wam powiem. No, jak na takie coś. To jest. To jest po prostu. Mina antyboty, nie? Na kubikach. Po prostu. Mina antyboty. To jest. Moje. Zastosowanie numer 1. Dobra. To chyba tyle. Także przetestowaliśmy ile bije. Bardzo mi się podoba. Jak będą boty na kubikach, to będę ich właśnie w ten sposób lał. Także dzięki, że wpadliście. Trzymajcie się. No i oczywiście do zobaczenia na kolejnym odcinku.